Siemanko, 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 z tej strony Gajos, a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraft z modami. Tak, to jest już drugi odcinek z drugiej serii, a w nim mamy popłynąć tam daleko, ogarnąć, zobaczymy co tam będzie, bo szukamy sobie miejsca na dom. I tamten odcinek był dość, kurde, trudny, bo pierwsza noc była naprawdę bardzo trudna. 4 razy zginąć w ciągu jednej nocy to jest nie lada, kurde, głupota. Ale dobra, mniejsza o to. Teraz musimy popłynąć, czyli musimy sobie zrobić łódkę. Mam nadzieję, że coś znajdziemy tam, bo byłbym wkurzony, gdybyśmy tam nic nie znaleźli. Okej, czyli bierzemy łódeczkę i lecimy, kurde, przed siebie. Czyli płyniemy przed siebie i szukamy czegoś, jakoś, czemu tutaj wody nie ma na tej mapie, tego to ja nie wiem. Musimy sobie zrobić about minimap. No musimy sobie zrobić wodę. Filtering. Nie wiem co to jest, nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne, wody nie widać, ale trudno. Załóżmy, że ten niebieski to woda, przy tym to jakoś ładnie wyglądało. Ale cóż, dobra, nieważne. Lecimy dalej i zobaczymy. Musimy po prostu coś znaleźć, no. Musimy coś znaleźć, jakiś ląd, jakiś fajny ląd. Przydałby się ostro. Więc lecimy. Od spawnu jesteśmy fuk daleko, ale dobra, to już nieważne. Po prostu musimy się przespać gdzieś i wtedy nasz dom będzie już tam zaznaczony. No dawać, znajdźcie coś, coś fajnego, jakąś fajną mapkę. Jakąś fajną, kurde, wyspę. A nie, najlepiej taki normalny biom, nie jakąś wysepkę, bo wysepka taka troszeczkę dupna jest. Tylko żeby coś się znalazło. O, bo będę musiał robić cięcia, żeby znaleźć coś. No, jeszcze długo tak popływam, bo już pływam 600 kratek, ale to już nieważne, co nie? Tu rekiny pływają, Boże, ile tych rekinów tutaj. Tam płaszczki pływają. Nawet spoko ten Mow Creatures. No szybko. Mój ekstra beatbox, kurde. Oj. Dobra, już 800 kratek. Zaraz będzie. No to Fast Furious. Fast Furious. Fast Furious. Gdzie tu jest jakiś... ile jeszcze tak będę pływał? Chyba mnie w ciula nie robicie teraz z tym. Oby nie. Już 1000 kratek i niczego nie widać, niczego. Płynę do 2000 kratek, potem już nic nie robię. Potem już koniec sezonu. Koniec sezonu za kilkadziesiąt kratek. Za 1000 kratek koniec sezonu. Tak, za 1000 kratek koniec sezonu. Dobrze usłyszeliście. O! A nie, to jakiś potwór. A to? Shark. A to? Też shark. Jest ląd! Jesteśmy uratowani, dobra. Znalazłem ląd. Okej. Dobra, teraz symboliczne rozbicie łódki. Dobra. Okej. Co to kurna mać? Co to jest? Cricket? Świerszczyk to jest? Czy co? Dobra, nieważne. Już noc się zbliża. Następna noc się zbliża. I potwory! Ja pierdzielę! Szybko! Trzeba coś znaleźć, bo znów zginę! Znów zginę! Dobra, przetrwamy tą noc tutaj. Cóż się mówi? Trudno się mówi, przetrwamy tą noc tutaj. Pochodnie mam, jest, są pochodnie, jest. Może właśnie to spędzimy, tą noc spędzimy w kopalni. Kto wie? Więc zakneblubujemy się i ogarniamy tutaj. No cóż, to jest takie po prostu czas przejściowy, kiedy trzeba ogarnąć sobie miejscówkę. Możecie mi też proponować w komentarzach na przykład jaką chcielibyście miejscówkę, gdzie miałbym się wbudować. Też takie komentarze, właśnie dużo komentarzy piszcie, bo wiecie, wtedy ja nie wiem
bo wtedy wiem, co chcecie oglądać, bo też nie chcę być takim samolubem, żeby wszystko organizować sam, tylko... O Boże... Tylko chcę, żeby to była taka seria z widzami, fajnie by było wtedy. Okej, słyszałem coś z tej strony. Kotek, lecimy w dół. Dobra, musimy lecieć w dół, zobaczymy, co tam jest. Może coś tam fajnego się znajdzie. Ale teraz musimy zrobić coś innego. Jest jeszcze wieczór. Znaczy nie, już jest noc. Już jest noc. Poczekamy sobie, aż noc minie, a w tym czasie porobimy coś innego. Musimy sobie zrobić dwa kilofy. Okej. Dwa kilofy się bardzo przydadzą. Ale na początku musimy ten drewniany zepsuć. Znaczy zepsuć, no po prostu zużyć go, bo inaczej do niczego nam się nie przyda. Okej, dobra. Teraz jest o wiele szybciej. Teraz mieliśmy szukać tego kotka, tylko gdzie on jest, kurde. Kurczaki pieczone. Gdzie ten kotek jest? No gdzie on jest? No gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, stawiamy pochodnię. Hops. Dobra, jest węgiel, jest ekstra. Ekstrawagancko. Nie no, coś słyszałem, coś wybuchło na górze. To coś na górze, bo na minimapie widzę, że coś wybuchło. Czyli coś tam musi być groźnego. Okej. Ha. Czekajcie, to teraz tak ogarniemy sobie. Zrobimy sobie to w ten sposób, że musimy coś znaleźć, no, coś, jakąś kopalnię czy coś, bo taka zmuła w nocy. Albo jakieś żelazo na przykład, też by było spoko. Też by było spoko. No i coś tu jest, czy nic nie ma? Nie, no to nie ma sensu. Życie nie ma sensu, tam niczego nie ma. Wracamy na górę, idziemy, kurde, spać. Jako... Ale jak ty chcesz spać? No jak to jak? No, będziemy spać. Tylko jak? O nie, tu coś stoi. Chodź, poekspimy sobie trochę. O nie, tu jest ten creeper. A, tak coś, tak się tego creepera. O cholera, oni tu weszli. Tu jest ten mały creeper. Ja pierdzielę, oni tu są. O Boże! Dlaczego? Dlaczego akurat mi się to trafia? Przecież oni są po prostu straszni. Słyszycie to? To jest, kurde, wołanie śmierci. Cicho teraz. O kurna. Te małe creepery wybuchają. On puszcza małe creepery, skurczybyk zasrany. Widzieliście to? To jest nie do pomyślenia, co on wyprawia. Patrzcie.
Jest! Żelazo jest! Ale są te małe creepery. O cholera, on puszcza te małe creepery. Nie no, rozwaliły mi żelazo, cholera mać. On puszcza te małe creepery i będzie puszczał je dopóki kurde nie zginę. Ja pierdzielę. Nie wierzę, no nie wierzę w to. Dobra, dobra, może jestem bezpieczny? Co to ma być tam na górze? Co tam się dzieje? Nie. Nie. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę po prostu. Zginąłem. Nie. Nie. Ja w to wciąż nie wierzę. Niech się robi ten cholerny dzień, bo ja chcę zrobić wreszcie, zrobić domek. Może tak, może jakie, wyobrażacie sobie jaką ja muszę zrobić fortecę, żeby oni do mnie nie przeszli? Wy sobie to wyobrażacie? Przecież to jest o 100 razy trudniejsze niż zwykłe granie sobie. Nie no, jestem po prostu zdołowany teraz. Co tam jest? Co to lata w ogóle? Ja w ogóle nie chcę wiedzieć, co tam lata. Co to jest? Jakiś szatan czy co? Nie, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę po prostu. Ten creeper mnie po prostu dołuje. Jeżeli ja tam nie zdążę przyjść przed wschodem słońca, no to będzie po mnie. A może nie? Może jednak wygram to. Melonki. Tam są melonki. Dobra, może jeszcze nie przegrałem bitwy. Wiecie co? Jak to mówią? Kurde, bitwę przegraliśmy, ale wojnę wygraliśmy. Ale suche. O Boże. Nie no, musimy tam dojść i zrobić jakiś domek taki prowizoryczny. Coś musimy ogarnąć, bo... To nie może tak być po prostu, to nie może tak być. Że my po prostu tak sobie nic nie będziemy z tym robić sobie. Że my nic z tym nie zrobimy, ale pewnie jak zanim tam dojdziemy, to już wszystko będzie stracone, więc... Więc wiecie, chociaż na wyspę wrócimy. No i 5 razy zginąłem już. Po prostu każde noce są tak... Każde noce są tak... wkurzające i w ogóle i... Że to nie ma sensu. Znaczy to może i ma sens, ale lepiej zabijać każdą owcę, którą się widzi na drodze, bo to się przyda i jak ja pierdzielę. To się przyda jak ja pierdzielę. Po prostu jak ja pierdzielę. To jest masakra. Dobra, przynajmniej owce pozabijamy te. Dobra, pozabijamy te owce. Później tam wróci. O kurde, co to było? Tam jest ten creeper. Super. Super, super. Super. Po prostu zajebiście. Nie no, kurde, cieszę się strasznie. Cieszę się strasznie, że zabił mnie on. Że moje owce pozabijał. Ej, wypierdzielaj, co to w ogóle ma być? Tam jest ten creeper. Czemu on nie znika w dzień? Czemu, pytam się. O nie, nie idź za mną, skorpionie, nie idź. Nie idź, szybko, pozabijaj się, owco. Dobra, mam jeden wool. Może chociaż tam dojdę, jeżeli mnie pozabija ten creeper zasrany. Dead point. To był ten dead point, co przed chwilą zginąłem, ta. Więc lecimy tam.
Nie no, ja w to nie wierzę. Znów wracamy się do punktu wyjścia. Do punktu wejścia chyba. Ja w to nie wierzę. Może chociaż tamtego creepera nie będzie teraz. Który mnie zabił. To już jest nieistotne, ile straciliśmy. A, może nie. To jest już nieistotne, ile zginęliśmy. To jest już istotne, ile straciliśmy do tej pory. Tak. To jest takie żałosne, że aż srać mi się chce z tego powodu. Szczerze mówiąc. No. Tak, jeszcze niech jakiś niedźwiedź na mnie pójdzie, to już będzie super. To już będzie wszystko dokończone. Mhm. W ogóle, co to w ogóle ma być? Te potwory nie mogą się respić gdzieś indziej? Dajcie żyć człowiekowi. Dajcie żyć. A, spoko. Chciałbym powiedzieć, że teraz nawet poszedłem do złego punktu. A, spoko, teraz nawet w złą stronę szedłem. No ale nic nie szkodzi, przecież te potwory. Przecież zaraz i tak będzie noc i wszyscy umrą. To nic nie ma, to nie ma sensu. O, tak. Jeszcze ty mnie zadław tym swoim jadem i będzie wszystko dopełnione. Aha, będzie wszystko dokończone. Nie wierzę w to, ja w to nie wierzę, jeżeli ja nie dojdę zaraz tam. Jeszcze życia nie mam, szczerze mówiąc. Życia nie mam. I zaraz zginę. Mhm. Jest super, zajebiście. Dwa odcinki na zginięciu. Dwa odcinki giniemy. Ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Ja nie wierzę w to, co się dzieje tam. Ja w to nie wierzę! Nawet owcy nie ma żadnej, żeby przespać się w nocy. Po prostu... No jest już żałosne, to już jest niedorzeczne. To już nie ma sensu. Ale cóż. Przecież tylko zginąłem, prawda? Nic się nie stało. Nic się nie stało, tylko zginąłem. Pewnie nawet moich rzeczy tam nie ma, ale cóż tam, przecież tylko zginąłem. Przez jakiegoś cholernego potworka, który myśli, że jest kozaczkiem. Tak, no a jak, żeby inaczej. Pewnie jeszcze tam stoi, żeby mi dopierdzielić. Jeszcze, bo mało mi. Bo myśli, że jest fajny. Kiedyś mu tak spuszczę lanie, że kurde, zapomni kurde, gdzie się urodził. Coś jeszcze jest mojego? E? Wszystko już rozpierdzieliłeś? O czymś jeszcze zapomniałeś? Szmato jedno? A więc jak nie było, tak i nie ma. Po prostu super początek, super początek. Powiedzcie mi, że tam są owce. Nie ma owiec, bo po co? Bo po co miałoby tam być owce? Ale po co ci owce? W sumie to tak, po co ci owce? Muszę trzy owce zdobyć, bo inaczej zginę w tej marnej nocy. No zginę po prostu, zginę tam. Musimy coś z tym zrobić. To po prostu jest... To nie ma sensu. Ops. Dobra. Zróbmy sobie deski. Z tych desek zróbmy sobie to. Z tego zróbmy sobie to. I pójdźmy. Przed siebie.
Jupi. Ale po co? Przecież i tak zaraz zginę. Po co mi to w ogóle robić? Bo zaraz się zrobi noc. Będzie koniec życia. Koniec życia będzie. Gdzie są owce, ja się pytam? Gdzie? Jak ja nawet gry nie mogę sobie spokojnie zacząć, bo nie ma owiec. Nie ma gdzie się przespać. Chyba specjalnie mi nie da... Chyba specjalnie mi owiec nie dają, że mi kurde zmarł tutaj z głodu i smrodu. A to co? Może tutaj chociaż coś znajdę. Fajnie by było, bardzo fajnie by było. Piep. No nie mów, że ten creeper tam stoi. No nie mów tylko. No nie mów, że tam... Może na drzewie się prześpię. Kurde, co to ma być? Co to ma być, cholera? Idę na drzewo. Ja na drzewie będę teraz spał. Mhm. To jest najlepszy pomysł. W tej chwili. Ha, nie, muszę najpierw zginąć, żeby na drzewo wejść. Aha. O, ja pierdzielę. Dobra, teraz na drzewie sobie pośpię. Żeby po prostu nie zginąć, na drzewie sobie pośpię. Na tych trzech drzewach zrobię sobie domek. Proszę, nie mów, że... Ty tam jesteś, no. No nie mów, że ty tam jesteś, ty... Chuju się, ty. Dobra, idę na te drzewa. Tylko jak się tam dostać? Raz, dwa... Trzy? No rozwalę to, żeby nie psuć klimatu. 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 A tutaj jak wejdę, no? Jak tutaj wejdę? Pytam się ja. Ja się pytam. A, przecież jest drzewo. Dobra, wejdę sobie to. Tutaj. Okej. Okay. Wszedłem. Nie wszedłeś. Wszedłem. Dobra, zrobimy sobie o takież o schodki. Hops. 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 Dobra, to pozbijamy sobie tutaj. Myślę, że to nie jest zły pomysł, żeby tutaj zajść i zamieszkać. Czy tak nie sądzicie? Okej. Dobra, dobra. Jeszcze sobie trochę podlecimy tutaj. Ole, świetnie. To może być naprawdę ekstra. Jakbyśmy tu ogarnęli, to mogłaby być taka nasza tymczasowa kryjówka. Sobie tutaj zetnę to. Okej, zetnę sobie to. Robi się noc, mam nadzieję, że tutaj mi ktoś nie wleci. Bo bym się wkurzył ponad wszystko. A, tutaj spadają te liście teraz. Tutaj liście teraz spadają, czyli... Czyli trzeba im zrobić warunki, tak? No dobra, trzeba zrobić im warunki do życia. Czyli przydałoby się... zejść tutaj. I tutaj drzewo porąbać trochę. No dobra, to porąbiemy trochę drzewa tutaj. I potem pójdziemy tam i zrobimy sobie domek. Więc come on, zróbmy to szybko. Szybko i bezboleśnie. Troszkę drzewa, wiecie, żeby tutaj, żeby nas potwory znów nie złapały. Zasrane szmaty. Kiedyś będę miał taki armor, że im się kurde w dupie to nie zmieści, nawet będzie taki wyczepisty. Ale póki co trzeba teraz jakoś wytrwać, no. No jakoś trzeba wytrwać teraz, no. Dobra. Wejdę teraz tutaj.
I tutaj, 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 tutaj. I zrobimy sobie domek. Tak. Domek, domek. Domek będzie domek. Ops, ops, ops. Taki kwadratowy na razie, no już nic nie mówcie. Póki co to taki kwadratowy se walniemy, żebyśmy mogli przetrwać jakoś, no. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych latających potworów. Kurde, żeby to była kpina. Żeby się nie można było w powietrzu ukryć. Okej. Tutaj jeps, tutaj jeps, tutaj jeps, tutaj jeps. Jeps. Jeps, okej. I teraz ściany jakieś, co nie? Walniemy sobie jeszcze. Takie będzie gniazdo nasze. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Okej, tutaj jest wejście. To przynajmniej sobie zrobimy podłogę jakoś malutką, może? Czy może sobie zrobimy podłogę z... A nie, dobra, może lepiej nie. Podłogę sobie z tego zrobimy. Hops, 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 hops. Bo jak na przykład liście nam spadną, czy coś takiego, to by było naprawdę przypałowo. Okej. Dobra. I to by było na tyle tego odcinka. Też taki kurde dupny, bo ciągle ginęliśmy, ale myślę, że było nawet spoko, bo emocje kurde sięgały zenitu w niektórych momentach, że naprawdę ja już wtedy nawet mówić nic nie chciałem. Więc tak, dzięki wam za uwagę, jeżeli film ci się spodobał, to oceń go i proponujcie mi oczywiście, jak mogę nazwać moją paczkę modyfikacji, którą może, w którą niedługo wydam, kiedy już będą wszystkie takie już ostateczne mody. I oczywiście proponujcie mi jakieś modyfikacje, które mogę jeszcze dodać do tej mojej paczki Minecraft z modami. I to by było na koniec tego odcinka, więc dzięki wam za uwagę, ja byłem Gajos, no i na razie.